spuść oczy, nie daj się w to wplątać. Chcą nawiązać kontakt, nie wchodź z nimi w konszach. Wrzucą cię w kosza i tyle będzie po tobie. Nie reagują, gdy widzą masody wam kobiet. Pozamieniałbym to ścierwo w pył w jeden moment. Nie pomógłby im nawet ich Mahomet. Dobry smak, tolerancja i zasady. O czym ty pierdolisz, słyszę morderstwa za ściany. Masowe mogiły rzeź i rzeki krwi. I tak będą wpierdalać, ci nie stało się nic. Obowiązek nasz to jest pomóc im. To jest wasz obowiązek, nie mieszajcie mnie w tym film. Pani Merkel wydała masowy wyrok z pełną świadomością jak jakiś wyrok. Wcale się nie pomylę, jak nazwę ją głupią cipą. Módlmy się za Paryż, za niewinne ofiary. Czego się spodziewaliście, to było pewne. Wiem, to okrutne, lecz niestety prawdziwe. Dawno mówiłem, nie wpuszczać tu tych dziwek. Bezwartościowe ścierwa, kawałki kości mięsa. Agresja rośnie we mnie, w Europie rośnie strach. No kurwa, brawo, głowy przywódcy państw. Tylko Węgry mają jaja, odrobinę rozumu. Panie Tusk, nie żal się na Polskę do rzeszy tłumu. Kiedy w końcu zrozumiecie, to nie migracja dla bytu. Jedynym celem jest kwestia Europy podboju. To wszystko jest skierowane, ma swoje matki. Plan, który zakłada, że wpadniemy w ich łaski. Brońcie swoich kobiet, nie naszej demokracji. Koniec krakania pod dyktando dron. Świnie odciągnięte od koryta, czytaj kod. Po 25 latach wolności pora na sąd. Bionek wyprzedaje pałac prezydencki. To są jakieś jaja, domagam się konsekwencji. Mach lojki, wyciszanie, zamiatanie pod dywan. Ręka rękę myje i opada kurtyna. Zakłada ci worek na głowę, dalej cię dyma. Po wszystkim się wypiera, mówi, że to twoja wina. Te mi daje ślepa, ale czuję grubość pliku. Na każdego człowieka znajdzie się artykuł. Wspieranie wojsku jest mocno niestosowne. No zaraz nie wytrzymam, komuś pierdolne. Ścierwo, Petru mówi, że Niemcy są dobre i prosi ich o pomoc, kurwa, niewiarygodne. Jednostki obce zagraniczne, obojętne nam. Wiedzą lepiej od ciebie, co się dzieje w kraju mam. Więc do pretensji prawo mam, ale co to da, skoro każdy wystranę na to ma. Telewizja i mami łykają jak pelikany. TVN to Goebbelsy, Polsat tylko reklamy. Na żadnej ze stacji nie zobaczysz prawdy. Wyjdź z domu, spójrz na ulicę, fakty. Nie ma prawa i sprawiedliwości, wiary też. Kononowicz miał rację, niedługo nie będzie nic. Wiesz, to nie jest śmieszne, nie ma tu opcji do bytu. Niektórzy by zarobić, sprzedają całość odbytu. Niektórzy wyjeżdżają, tęsknią, ale nie chcą wrócić. Niektórzy zostają, walczą, to niszczy ludzi. Historia tego kraju powoduje we mnie dumę. Inni wręcz przeciwnie, mają ją głęboko w dupie. Możesz go sprzedawać i traktować jak ścierę. Ja stanę w jego obronie i oddam serce. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina to filar. Jestem Polakiem, jestem z Polski, witam.